Edek, czy z tej twórczości z Jurkiem byłbyś w stanie policzyć, ile tych utworów razem powstało? Takiej współpracy, jak żeście razem zrobili tekst, muzyka? No, będzie tam pewno dwójka z przodu i ze dwa zera jeszcze do tego, bo naprawdę bardzo dużo, jak ostatnio się wziąłem za robienie zaległości z ZX-u, to wydawało mi się, że praktycznie już nie ma co zgłaszać, bo wszystko zgłoszone, się okazuje, że nie. Jest bardzo dużo rzeczy, szczególnie z tego początkowego okresu, jak jeszcze nie należałem do ZX-u. No dużo rzeczy trzeba prostować też, bo tam były takie czasy, że tam się podawało pseudonimy. Ponoć jak wszystko takie... ci uznają, to dostaniesz klucze do siedziby. No, ale to nie, to wola karta jakoś, czy co. Powiedz mi, bo to chyba jest największy jakby zaszczyt, czy do kompozytora, czy do autora tekstu, kiedy te młodsze szlagierowe pokolenie, w ogóle młodsze pokolenie artystów zaczyna sięgać po wasze utwory i zaczyna je przedstawiać na przykład w nowych wersjach. Liczysz na to, że te utwory, które żeście z Jurkiem napisali, doczekają się takiej sytuacji, że te nowe wersje mogą powstać? Znaczy, patrząc na inne gatunki muzyki, to mam takie podejrzenie, takie graniczące z pewnością, że tak się stanie. Może jeszcze nie teraz, bo w tej chwili jest tak, że wszystkim się wydaje, że powinni wyskakiwać ze swoimi nowymi kawałkami. Nie? Różnie to tam wychodzi. A tak mówię, no to boją się przyjdzie na ten coverowo. Czas. Znaczy na chałturach jadą równo, nie? Śpiewają wszystko. Ale na występach takich estradowych to jest takie na razie podejście, że lepiej gorszy kawałek, ale swój, nie? No i zobaczymy. No, pomaletku tam się takie rzeczy przebijają, ale raczej może nie napisane specjalnie na śląski rynek. Ale no, już mi samemu mi się zdarzyło w Emmy Band na przykład śpiewać Malinconia, nie? I bez niczego nawet był na widowni Grzesiu polepszego. Grzesiu i powiem, że poklaskał mną nawet, nie? Bo my sobie to troszkę inaczej zrobili, ale no i mam nadzieję właśnie, że tak będzie, bo te kawałki Jurka, już nie mówię skromnie o swoich tekstach, ale w tych utworach Jurka coś tam jest, bo to przede wszystkim wyśmienity muzyk, bardzo dobry muzyk i bardzo udany kompozytor, bo mało kto tam wie, na przykład, że Jurkowi zdarzyło się coś pisać Stachurskiemu i innym takim wykonawcom. Zrobić hip-hopowo płyta, więc jakby to nie jest człowiek jednego gatunku muzycznego. Tak, tak. Katarzyno, jeżeli byłaby taka możliwość, że mogłabyś wyśpiewać w nowej wersji jedna z piosenek Taty, którą by to była? Piosenek Taty, myślę, że jakaś taka romantyczna, delikatna. No. Piosenka o gwiazdach, piosenka o niebie. No. Jaki tytuł? Spokojna piosenka. Tak, dokładnie tak. Spokojna piosenka. No to może to jest jakiś pomysł też na to, żeby dać jej drugie życie, bo to też utwór, który chyba dosyć dobrze jest znany na szlagierze. No, taki inny jest. No. Dobrze, drugie życie, czy dostanie ten numer, o tym się Państwo przekonają. A co jeszcze za pytania narychtowane, o tym też się przekonacie za chwilę. Fale całują brzeg, piszczą namiętnie raz po raz. Ty całowałeś mnie, to coś do nieba niosło nas. Pytanie powinien skierować tak naprawdę i do Edka, bo Kasia młodą kobietą jest, więc może raczej nie pamiętać takiej sytuacji, ale Edek, czy pamiętasz sytuację, że na naszym szlagierowym rynku po śmierci artysty wychodzi jego płyta? Powiem ci szczerze, że nie wiem, jak było z Krzyśkiem Prockiem, ale nie no, póki co tak za bardzo ta śmiertka nie kosiła na tym rynku, jeśli chodzi o bezpośrednio wykonawców, nie gorzej z producentami, ale nie przypominam sobie takich płytek. I taka płyta też powstanie 21 maja na koncercie promocyjnym podwójnego albumu Bernadety Kowalskiej o tytule Najpiękniejsza nuta. Płyta Jurka będzie nosić tytuł Dla Ciebie. A wy będziecie uczestniczyć w tym koncercie, z tego co też wiem. Do koncertu pozostały 2 tygodnie. Już wiadomo, co zaśpiewacie?
Znaczy, ja na pewno, jak mi się uda to zrobić, ale na pewno mi się uda zrobić, bo to wodę dla Jurka. Jest specjalnie jest dla niego szansa, napisany tekst, jeszcze nie ma muzyki, ale tekst z takich strzał w dziesiątka. Mogę zdradzić tytuł tylko, dwa kroki przed nami, nie? Bo to jest o Jurku. Bo Jurek, mało kto wie, to był taki wieczny eksperymentator, nie? On miał pierwszy syntezator Korga, takie ustrojstwo na cztery oktawy z pełnym milionem gałek różnych i tak dalej, jak Klaus Schulze. I on w trakcie grania zmienił te brzmienia i tak dalej. Jurek, mało, tak mówię, on zawsze ciągnął za sobą innych, zawsze ciągnął. W tym przypadku też te dwa kroki dalej poszedł, już go nie ma. Ale no, tak mi się od razu nasunął taki tekst, nie? No i chciałbym to tam zaśpiewać Jurkowi, nie? No, a Kasia, jak zwykle, jak się zapytasz, co się jutro ubierę, to ci powie, że nie wie. Że jeszcze nie wie, bo jeszcze nie jest jutro. Dokładnie. Więc Kasia nawet nie będę próbował tutaj czynić takich starań, żeby dowiedzieć nie, się, chyba co, nie ma co byś sensu. Chciała zaśpiewać. Tak, bo to jest tak jak otwarcie szafy, wiesz, mój drogi kobiecej. Tak. I tak nie ma się w co oblec. Dokładnie tak. I się ale stoi wiem, w takiej co by chciała, pozycji wiem, co by chciała, nie? Patrzącej. Nie? Chciałabyś. Tak, tak, chciałabyś. Jest okej, okay, nie? Ten utwór. Nie ciągnijmy tematu. Moi drodzy Państwo, z nimi się traficie na koncercie, a ja się trafię od dzisiaj z nimi właśnie w tym studiu. Moimi gośćmi byli Katarzyna, Edek, Duetetka. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich. Dziękujemy. To dzięki Tobie wiem, jak łatwo można przegrać wszystko. To dzięki Tobie wiem, jak bardzo krucha miłość jest. To dzięki Tobie wiem, że kiedy niebo jest tak blisko, można i stracić w jeden dzień. Także wspominał, nic już nigdy nie będzie takie same po wywiadzie z zespołem Edka. Za nami też bardzo przyjemny numer. Narysowałam cię. Dobrze, to tu jest wszystko narysowane, a skoro narysowane, to my będziemy po leku sprawdzać, czy następuje zmiana na fotelu lidera w Radiu Sud. W poprzednim finale szlagier Hej Życie to numer jeden. Gotowi są, to zapraszam do Kępna na finał Radia Sud. Witam serdecznie. Za nami 466 notowanie radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo. A jak ono wyglądało? Proszę posłuchać. Na miejscu 10 Witamina Kłam. Miejsce 9 Paweł Silksteiner Wrócisz, wrócisz. Na 8 Hannes Banda Żywioły 2. Miejsce 7 to Justyna Adamczak Kocham tylko ciebie. 6 Ewa Czajka Najlepszy czas. Na 5 Karol Hadrych Kiedyś. Miejsce 4 to Michalina Starosta Po 7. A na 3 Kobiety na walizkach, Hej życie. Miejsce 2 to Krzysiu Pietrek Za wszystkie nasze dni. I na najwyższym podium, czyli na miejscu 1 Adi Adriatyku Czar. No i tak właśnie wygląda nasza gorąca top 10. Ja dziękuję serdecznie za uwagę. Jak zwykle pozdrawiam z Kępna. Do usłyszenia za tydzień.
Za nami 466. finał Kereto przedstawiła Joanna Kaczorowsko. Na fotelu lidera nastąpiła zmiana, kaj na najwyższym podium zasiadł szlagier Adriatyku Czar w wykonaniu Adiego. Gdzie Adriatyk błękitem olśniewa, w słońcu grzeją się wyspy urocze. Tam wśród skał nasza miłość dojrzewa, kwitnąc tak jak pachnące opuncje. Na gorących plażach Chorwacji spacerować chcę. W te parne noce w blasku księżyca chcę całować cię. Wieczorami tańczyć boso, patrzeć jak twoje czarne włosy suszy ciepły wiatr. Kiedy łzy pożegnania popłyną, w mej pamięci zachowam te chwile. Me odbicie w twych oczach, dziewczyno, i wieczory w cudownej krainie. W tych plażach Chorwacji spacerować chcę. W te parne noce w blasku księżyca chcę całować cię. Wieczorami tańczyć boso, patrzeć jak twoje czarne włosy suszy ciepły wiatr. W tych plażach Chorwacji spacerować chcę. W te parne noce w blasku księżyca chcę całować cię. Wieczorami tańczyć boso, patrzeć jak twoje czarne włosy suszy ciepły wiatr. Twoje czarne włosy suszy ciepły wiatr. Dzisiaj spełnią się,
białe fale, niechaj niosą tam, gdzie tylko chcesz. Wrócisz, wrócisz, wiem, że wrócisz, nad błękitny morza brzeg. Wrócisz, wrócisz, nie porzucisz, morski wiatr przywieje cię. Radio Sud za nami, to teraz przenosimy się do Gliwic, do Radia Fest i sprawdzamy, co tam też słychać. Przypominam, że ostatnio numer jeden to szlagier Melodia z 8 minut. W oddali słychać ciche wołanie. Czy ten szlagier utrzymuje się na fotelu lidera? No to zapraszam. 176. finał Radia Fest przed wami. Witam bardzo gorąco wszystkich widzów Listy Śląskich Szlagierów. Podsumowanie notowania 176 wygląda następująco na antenie Radia Fest. Na miejscu 10 nowość Hany z Banda Żywioły 2. Na 9 Krzysztof Pietrek Za wszystkie nasze dni. Na miejscu 8 Paweł Slugsteiner Wrócisz, wrócisz. Miejsce 7 to Kamraty Io i Ty. Na 6 Witamina Kłam, a na miejscu 5 Michalina Starosta Po 7. Na miejscu 4 Justyna Adamczak Kocham tylko Ciebie. Na 3 Harmonik Z Tobą na zawsze. Na miejscu 2 Adi Adriatyku Czar i na miejscu 1 Oxford Duo Melodia z 8 nut. Tak wygląda notowanie z numerem 176 Listy Śląskich Szlagierów. Spokojnego, udanego wieczoru życzę i do usłyszenia. Majowy finał w majowym nastroju przedstawił Marcin Janota. W tym podsumowaniu Radia Fest bez zmian na fotelu lidera. Cały czas szlagier Melodia z 8 nut. Wielkimi krokami zbliżamy się do najważniejszego momentu dzisiejszego naszego spotkania. Przed nami kolejny finał szlagierowo.pl 700 plus 34. Taki numer dzisiaj nosi. Fotel lidera. W zeszłym tygodniu utrzymał szlagier Zabiorę Ciebie do Gwiazd. Zabiorę Ciebie do Gwiazd, gdzie nikt nie odnajdzie nas. Znajdziemy krainę szczęścia, słońce w naszych sercach. I zawsze te same pytanie pojawią się, czy ten szlagier ma szansę utrzymać się na placu z numerem 1 po raz trzeci z rzędu? To wszystko zależało od was, no a jak zostaniecie z nami, to się o tym też przekonacie. Co czujesz dziś? Silniejsze jest od wichrów, co kruszą skały. I o niej myśl zabiera sen. Lecz jakby co, ty udajesz. Czemu kradniesz? Czemu kradniesz? Do niej wzrok ucieka jak by cała była z magnesu. Wydarzę mi tok i przeszkód brak. Nadawca jest i adresa. Gdzie popadnie, to nie.
kilka chwil i to już wam wystarczyło. Lecz wszystko w niej nie twoje jest, a przede wszystkim ta miłość. Czemu kradniesz? Czemu kradniesz? Gdzie popadnie? Gdzie popadnie? To nieładnie, raczej nie. Patrząc ze strony top dziesiątki, śmiało mógłbyś powiedzieć, gdzie jesteś, gdzie jesteś, gdzie jesteś. No i że wszystko jeszcze jest przed wami. Przed nią też jeszcze top dziesiątka, bo dzisiaj poza szlagier top dziesiątką Alina.
nawoływanie do top dziesiątki i szukanie jej pomogło, bo już teraz przed wami finał 700 plus 34 zaczynać bydymy. Tutaj cztery szlagiery spadają ze swoich placów, cztery szlagiery do góry, jeden szlagier na swoim placu sprzed tygodnia, a jeden szlagier przywito się z top dziesiątką. Dziesiąteczka i przywitanie z top dziesiątką to Kamraty, szlagier IO i ty. Sztyglują na biglowanie czas. Galoty z epizami mieć to najważniejsza rzecz. Szczewiki wypucować trzeba, żeby się wreszczały. Do żagła dziążki śmieją się, nie ma co poprawić. Pociągnął lipę sztyftem na licka jakiś dzień, bo jeszcze pora godzin i impreza zacznie się. Bawimy razem się i ją, i ty, radosny to dzień, bo tu dziś zabawisz z nami też. I ją, i ty, radosny to dzień, raz, dwa, trzy, bawimy razem się i ją, i ty, radosny to dzień, bo tu dziś zabawisz z nami też. Roboczy tydzień kończy się, wszystko kwitnie w koło, już wielki kombinują fest, dzisiaj się wystroją. Karlusy się sztyglują na wiglowanie czas. Galody z epizami mieć to najważniejsza rzecz. Zabawy czas, radości czas, wszyscy tańcujemy. Na lewo krok, na prawo krok, jeszcze się zwrotnymy. Nie powie nam robota, bo dzisiaj wolny dzień. To dźwigaj zatapczana się na tańce w rękawie. Bawimy razem się i ją, i ty, radosny to dzień, bo tu dziś zabawisz z nami też. I ją, i ty, radosny to dzień, raz, dwa, trzy, bawimy razem się i ją, i ty, radosny to dzień, bo tu dziś zabawisz z nami też. I ją, i ty. Bawimy razem.